Theodore Roosevelt, czyli The Moose, czyli łoś. Człowiek niezwykle zasłużony dla przyrody i ekologii, o czym wszyscy powinni pamiętać, że ten ultraprawicowy łowca i myśliwy był pierwszym twórcą pierwszego parku narodowego. Amerykanin, krwiożerczy, kapitalista i myśliwy, był twórcą pierwszego parku narodowego na świecie, oczywiście Yellowstone. No i właśnie ten Theodore Roosevelt stworzył na bazie części partii republikańskiej partię progresywną. Na początku mu się to opłaciło, później się okazało, że to utorowało demokratom drogę. Wilson. No i Roosevelt był człowiekiem bardzo energicznym. On mówił speak softly, but hold a thick club. Tak, mów delikatnie, trzymając wielką pałę. No i taki był. Był bardzo, bardzo pilnował wpływów amerykańskich w południowej Ameryce. Wiele zrobił tam dla Ameryki, ale także dla tych regionów w sumie też, bo zwiększył tam te sprawy wszystkie handlowe. Theodore Roosevelt to bardzo ciekawy generalnie prezydent, tylko tak trudno go jednoznacznie zakwalifikować. Niektórzy mówili, że on no to był Rooseveltowie, to rodzina holenderska, taka bardzo nowojorska. Ona w zasadzie stanowi egzotykę w Ameryce, a nie coś typowego. Więc niektórzy mówili, że on Ameryki nie rozumiał za bardzo. Za jego czasów było trzech liczących się polityków w Ameryce, czyli Roosevelt, szef republikanów progresywnych, William Taft, szef republikanów konserwatywnych i Wilson, szef demokratów. De facto szefem demokratów. No i ten nagle się stał szefem demokratów. Zaproponowano temu uniwersyteckiemu profesorowi taką rolę. Warto zwrócić uwagę, że sami White Anglo-Saxon Protestants, a mimo to właśnie przed trochę Wilsonem jeszcze Partia Demokratyczna zaczęła jechać na Irlandczykach, na Włochach i na tych różnych takich troszkę mniej zaaklimatyzowanych, zasymilowanych. Także Roosevelt, nie udało mu się przeciągnąć całej partii republikańskiej na swoją stronę, nie udało mu się stworzyć z partii republikańskiej taką partią narodowo-liberalną, na nasze by trzeba to przetłumaczyć, ale próbował. Także człowiek całkiem inteligentny, natomiast krytycznie oceniam jego różne dziwaczne, niszczące obie strony spory z Henrym Fordem, gdzie Roosevelt wspierał Anglików, a Henry Ford trzymał się tych izolacjonistów. Ten spór zniszczył ich obu. Dwóch wielkich ludzi, dwóch ludzi o przerośniętym ego, niszczący się nawzajem. Także wielokrotnie już to widziałem i szkoda w polityce i szkoda takich sytuacji mi zawsze. No ale co zrobić, więc tak to wyglądało. To były typowe takie dwie Ameryki. Taka Ameryka właśnie Forda, taka Ameryka, gdzie Ford był owszem angielskiego pochodzenia, ale w ogóle siedział tam w Chicago, Detroit, w tym rejonie, no i to był rejon taki irlandzko-angielski, on był izolacjonistyczny, a Roosevelt to wybrzeża, więc Włosi, którzy byli aliantami wtedy, ententą i Anglicy i tak dalej, więc chcieli wojny. No i tutaj też na tym Roosevelt też poległ, więc bardzo taki promising, jak moi Anglicy i Amerykanie, polityk, ale nie za bardzo coś z tego wyszło.